Dzień 27. Dobroć Boża jest bardzo bliska pokornemu i skruszonemu sercu. Najważniejszy moment w życiu człowieka to doświadczenie obecności Boga. Można znaleźć go w pięknie natury, w górach, lasach, na pustyni, nad morzem. Inni doświadczają go najmocniej w świętych miejscach, w liturgii, na pielgrzymkach, na rekolekcjach. Jeszcze inni odkrywają bliskość Chrystusa tam, gdzie dwaj albo trzej spotykają się w miłości Ewangelii. Jednym z najmocniejszych doświadczeń Boga jest jednak Jego bliskość pokornemu i skruszonemu sercu. Klasycznym reprezentantem tych, którzy przez pokutę i pokorę zbliżyli się do Boga i mimo grzechu odzyskali Jego łaskę, jest król Dawid. Jego prawdziwa wielkość nie polega na tym, że zwyciężył Goliata i wszystkich wrogów ludu Bożego. Jest on jeszcze większy przez przyznanie się do grzechu i zaufanie bardziej Bogu niż pomocy ludzkiej. Dlatego Pan Bóg mógł z nim tak blisko współpracować i przez niego kierować swoim ludem. Nic nie przyciąga łaski Bożej do naszego serca tak mocno, jak uznanie własnego grzechu bez śminki, bez usprawiedliwiania się. Jeżeli człowiek dorosły chce stać się na nowo dzieckiem i uznaje swoją zależność od Boga, wtedy jest w stanie przyjąć od Boga wszystko jako dar. Wtedy zaczyna być dorosłym. Jest w stanie żyć i współpracować z Panem Bogiem, aby być Jego narzędziem, uczniem, a nawet przyjacielem. Pokora otwiera drogę do doświadczenia Boga i zarazem pomaga przekazywać to doświadczenie innym. Pytania na pogłębienie. Gdzie doświadczyłem w moim życiu bliskości Boga, a nawet Jego obecności? Czy mam świadomość, że jednym z najcenniejszych darów dla Boga jest pełne zaufania, uznanie własnej słabości? Czy wystarczająco biorę pod uwagę fakt, że duchowej dojrzałości nie osiąga się przez wysiłek, ale przez pokorne uznanie własnej nicości przed Bogiem? Czy pamiętam, że w życiu wiarą nie celebrowanie swoich grzechów, ale pełne zaufania, zwrócenie się ku Bogu prowadzi nas dalej?